przeglądzie prasy. I co my tutaj mamy? No, najważniejsza wiadomość dnia to projektowana przez Prawo i Sprawiedliwość komisja, która ma zweryfikować, zbadać związki między Polską a Rosją i to, jak to się stało, że przez 8 lat Platformy Obywatelskiej no, nie udało się podjąć żadnych decyzji, z których Rosja nie byłaby zadowolona. Premier Mateusz Morawiecki wraz z prezesem Jarosławem Kaczyńskim zadeklarowali wczoraj, że PiS złoży w Sejmie projekt powołujący specjalną komisję, której zadaniem będzie zbadanie polityki energetycznej Polski w latach 2007-2022, a także komisja weryfikująca wpływy rosyjskie jest potrzebna, aby wyjaśnić przeszłość, mówił wczoraj szef polskiego rządu. Przypomnijmy, że to środowisko Gazety Polskiej od wielu miesięcy podkreślało konieczność utworzenia tego typu organu. W maju na łamach Gazety Polskiej ukazał się nawet wywiad z premierem Morawieckim, w którym poruszany był ten temat. No i szerzej oczywiście na trzeciej stronie niekorzystne dla Polski umowa z Gazpromem, zarzucanie projektu Baltic Pipe, rezygnacja z dywersyfikacji dostaw gazu, umorzenie wreszcie rosyjskiemu gigantowi gazowemu blisko 1,2 mld złotych długu. To tylko wierzchołek z góry decyzji dotyczących bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. W tekście czytamy, opinia publiczna musi znać prawdę o sprawach, którymi będzie zajmowała się komisja, bo to ma wpływ na przyszłość Polski. Walka polityczna oczywiście w Polsce trwa, ale nie powinna odbywać się w zupełnym już oderwaniu od prawdy, zupełnym oderwaniu od faktów, mówił wczoraj Jarosław Kaczyński. A Jan Przemyłski przypomina, w kwietniu na łamach Gazety Polskiej ukazał się felieton Katarzyny Gujskiej, w którym opisywała, jak istotne dla bezpieczeństwa Polski jest wyjaśnienie powiązań rządów PO-PSL z Kremlem. Później w maju ukazał się wywiad redaktora Tomasza Sakiewicza i Piotra Lisiewicza z premierem Mateuszem Morawieckim, w którym także padło pytanie m.in. o powołanie komisji śledczej do spraw wpływów Rosji na bezpieczeństwo energetyczne w latach rządów PO-PSL. Za sprawą rządu PO-PSL mieliśmy mieć kontrakt gazowy do 2037 roku. Tu akurat Komisja Europejska nam pomogła, bo uznała, że daje on monopol Gazpromowi. Różne działania powinny być dzisiaj wyjaśnione. Wtedy, już w maju, mówił Mateusz Morawiecki. Więc mamy te kilka miesięcy, które być może oczyszczą atmosferę. Do tego tematu zresztą wrócimy. Przejdźmy do kolejnej komisji. Wszystko wskazuje na to, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu posłowie nie zajmą się nowelizacją kodeksu wyborczego, której celem jest zwiększenie transparentności przyszłych wyborów. To też wielokrotnie zapowiadane. Jarosław Kaczyński i inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówili, że chcemy zmienić sposób liczenia głosów po to, by każdy wiedział, jak one są liczone, by nie było możliwości tutaj żadnych przekrętów. No, wiemy, że tutaj jest duże pole do popisu. Jeszcze jeden tekst z Gazety Polskiej codziennie, na który na pewno wszyscy Państwo czekacie. W środę, proszę Państwa, cały świat piłkarski, ale nie tylko, będzie oglądał mecz dwóch legend. Otóż na boisku zetrą się Robert Lewandowski z Lionelem Messim. No i to oczywiście jest niesamowite wydarzenie. I Gazeta Polska codziennie ma wywiad z Czesławem Michniewiczem. No, Państwo może nie pamiętacie, ale do historii przeszedł Robert, pan trener Górski z jego słynnymi słowami. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Wygrywa ta drużyna, która strzeli więcej bramek. No i Czesław Michniewicz ma szansę na zostanie podobnym klasykiem. Mówi na przykład, obrona to ważna rzecz, ale chcemy też zdobywać gole. Musi być balans między obroną a atakiem i od tego bardzo dużo zależy. Nastawiając się na bronienie, nie mamy szans na dobry wynik. Musimy odbierać piłkę wysoko pressingiem, przeprowadzić ataki pozycyjne, szybkie kontry. Drużyna musi być gotowa na każdy element. Będą momenty, że trzeba się wybronić, ale ważniejszy jest, żeby nawet po ciosie umieć się podnieść. Tak, proszę Państwa. No i jeszcze zalecam, nie będę czytał całego, bo zepsuję Państwu przyjemność, ale bardzo ciekawe informacje na temat na przykład relacji w drużynie. Co tam się dzieje? Musicie Państwo sięgnąć i przeczytać. Dziennik Gazeta Prawna
zajmuje się kilkoma sprawami. Na okładce oczywiście kwestia elektrowni atomowej. Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma kosztować około 100 miliardów złotych, to jest 20 miliardów dolarów. Kto za to zapłaci? Amerykański partner może wyłożyć niewielką część. Reszta musi pójść z budżetu, z kredytów albo z portfeli odbiorców. Jolanta Smolik z Banku Gospodarstwa Krajowego, badająca różne warianty finansowania, podkreśla, że ewentualne zaciągnięcie kredytów przez spółkę budującą atomówkę oznacza, że do kosztów projektu trzeba doliczyć wysokie odsetki, które wzrosłyby nawet o kilka miliardów w przypadku opóźnienia inwestycji. Zdaniem Macieja Bukowskiego, szefa Wise Europa, najtańszym, najmniej ryzykownym rozwiązaniem jest wprowadzenie opłaty jądrowej na rachunkach za energię, na przykład w wysokości 10 groszy za kilowat, co dałoby 17 miliardów rocznie. No jest taki pomysł, zobaczymy, ale my przechodzimy do strony środkowych. Tutaj jest taka teza a propos Rosji, nałożone na Rosję sankcje, zakaz eksportu, zakaz importu do Unii Europejskiej na cały świat. W takiej publicznej opinii mają Rosji nie szkodzić. Czytamy, że no, w Rosji w sumie nic się wielkiego nie zmieniło, tych sankcji nie widać, bardziej produkują sobie swoje rzeczy. Teraz jest taka historia, że w fabryce Moskwicza ruszyła produkcja. Otóż samochody chińskiej firmy są rozkładane w Chinach, wkładane do komputerów, do kontenerów, transportowane do Rosji i tam znowu składane, wyjeżdżają jako nowe, piękne, lśniące Moskwicze. No więc z punktu widzenia przeciętnego kacapa nic się nie zmieniło, a jednak autorzy, tutaj Dominik Osowski, zebrał informację, z której wynika. Z Rosji wyszło lub ograniczyło tam działalność ponad 1000 firm. Większość deweloperów musi oferować duże rabaty, żeby utrzymać sprzedaż. Dramatycznie wygląda sytuacja na rosyjskiej giełdzie. Ucieczka inwestorów spowodowała, że główny indeks giełdy w Moskwie w połowie października znalazł się w najniższym poziomie od 2017 roku. Więc wniosek jest taki, że prędzej czy później Rosję te konsekwencje gospodarcze dopadną i nie będzie tak, że można sobie tutaj najeżdżać cudze kraje. Rzeczpospolita. Kryzys wraca do Chin. Dużo na temat chińskiej strategii i tych rozruchów społecznych, które dzieją się w Chinach. Przychodzą do nas informacje mówiące o tym, że Chińczycy mają najzwyczajniej dosyć restrykcji covidowych. Przez chińskie miasta, między innymi Pekin, Szanghaj, Wuhan, przetacza się fala gwałtownych protestów przeciwko polityce pandemicznej rządu. Zaczęła się ona w Urumqi, stolicy regionu Xinjiang, gdzie protesty wybuchły po tym, jak 10 osób zginęło w pożarze w dzielnicy objętej lockdownem, do której ratownicy mieli utrudniony dostęp. Demonstranci domagają się nie tylko znoszenia restrykcji, ale też dymisji prezydenta Xi Jinpinga. Te demonstracje mają charakter ogólnoświatowy, również Chińczycy mieszkający w Polsce umawiają się na taką demonstrację w sobotę, zdaje się, w południe w centrum Warszawy. Warto poszukać na ten temat informacji. Niekontrolowany przypływ szczerości to tekst Michała Szułdrzyńskiego, redaktor, komentator Rzeczpospolitej. Zajął się oczywiście konferencją Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego. No i pisze o komisji, która ma wyjaśnić nam, jak to było z tą energią. Chodzi o to, by urządzić igrzyska mające na celu wbicie wyborcom do głowy, że Platforma była partią, która działała na rzecz Rosji. Zgodnie z przysłowiem, kuj żelazo, póki gorące. PiS stwierdza, że prognozy na najbliższe miesiące są na tyle marne, że trzeba na fali wzburzenia bestialczym Rosjan urządzić polityczne igrzyska. Istotne tu jest, że PiS nie chce skorzystać z istniejącego mechanizmu komisji śledczej. W niej bowiem pośród 11 posłów znaleźć muszą się przedstawiciele opozycji w proporcji odpowiedniej do składu parlamentu. Powołanie nową ustawą nowej komisji, mającej rozliczać rozliczne kompetencje, pozwoli opozycję z działań tejże komisji wyrugować. No i tak pisze autor. Chyba nie podoba mu się ta komisja, takie mam wrażenie, ale może niesłuszne. Przeglądamy dalej Rzeczpospolitą. I szukamy
informacji. Jak dobrze przejrzymy, to znajdziemy tekst 7 lat niemieckich ataków autorstwa Jana Parysa. Specjalista, częsty gość w naszych programach, zresztą dzisiaj o 12 też mamy rozmowę z Janem Parysem, napisał tekst, gdzie analizuje niemiecki artykuł. Otóż niemiecki autor Kai Olaf Lang, analityk w niemieckiej Fundacji Nauka i Polityka, Stiftung Wissenschaft und Politik, no, napisał o relacjach z Polską. Autor już na początku stawia tezę, która podważa jego obiektywizm. Pisze bowiem, że oto rząd Rzeczpospolitej stawia na konfrontację z Niemcami. Jednak całkowicie pomija fakt, że to rząd niemiecki natychmiast po wyborach przeprowadzonych pod koniec 2015 roku uruchomił agresję polityczną przeciwko Polsce. Niedługo potem użył Komisji Europejskiej jako narzędzia do agresji prawnej wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Kanclerz Angela Merkel nie chciała bowiem pogodzić się z faktem, że w Polsce odsunięto od władzy zwolenników niemieckiej hegemonii w Europie. Nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz poszedł jeszcze dalej do agresji politycznej i prawnej, dodał agresję finansową. Politycy z Berlina nie ukrywają faktu, że to pod ich wpływem Komisja blokowała środki z Krajowego Funduszu Odbudowy dla Polski, a przypomnijmy, że fundusz ten zawiera część dotacyjną o wartości 24 miliardów euro. No i dalej w tekście, samodzielność Polski się nie podoba, dlatego kanclerz Scholz uderzył w Polskę potężną siłą finansową i aby zobrazować ogrom niemieckiej agresji finansowej na Polskę. Przypomnę, że za środki, które w Polsce zablokowano, można kupić na przykład 3000 czołgów Abrams. Takie zachowanie polityków z Berlina podczas wojny powoduje, że mamy uzasadnione obawy co do sojuszniczej wiarygodności państwa niemieckiego. No i dalej na ten temat będziemy robić egzegezę tego tekstu. W południe zapraszam. A teraz Gazeta Wyborcza, proszę Państwa, folwark Czarnka. To tutaj nie za bardzo wiem, o co chodzi, o szkoły, no i budżet katolików, w ogóle straszna rzecz. My jednak przejdziemy do analizy politycznej Dominiki Wielowiejskiej. No to też Państwo doskonale znacie tę panią, główna, jedna z głównych aktorek, autorek Gazety Wyborczej. I zajęła się oczywiście komisją, która ma zbadać związki PO z Kremlem i polską politykę energetyczną. I no, zobaczmy, czy się tej pani to podoba, czy nie. I będziemy sprawę wałkować od początku, bo PiS-owi chodzi głównie o negocjacje gazowe prowadzone przez wicepremiera Waldemara Pawlaka w 2010 roku. Już w 2018 Naczelna Izba Kontroli opublikowała krytyczny raport na ten temat. Politycy PiS robili groźne przecieki do mediów, że prokuratura się tym zajmuje, już zaraz postawi komuś zarzuty. Mamy rok 22 i nic z tego nie wynikło. Kto by o tym pamiętał? Co szkodzi wyciągnąć z szafy stary płaszczyk i udawać, że jest nowy. Chodzi tylko o to, by bić pianę. No jak Państwo myślicie, Dominika Wielowiejska lubi? Podoba jej się ten pomysł komisji, czy nie? Państwa decyzja na podstawie tych tekstów chociażby. I jeszcze, otóż Paweł Rutkiewicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, zobaczył, że pisowcy, proszę Państwa, i katolicy organizują lokalne grupy działania. Takie lokalne grupy działania są zgodne z prawem Unii Europejskiej i można różnego rodzaju projekty realizować, dostać za to, na to pieniądze. Piszemy. Może być tak, że pieniądze, które powinny trafić do lokalnych społeczności na realizację ich potrzeb, PiS będzie chciał wykorzystać na kampanię przed wyborami, alarmuje opozycja. To jest lit i czytamy. Z jednej strony lokalne grupy działania z wieloletnią historią i szeregiem osiągnięć na rzecz wiejskich społeczności. Z drugiej świeżo powołane, konkurencyjne grupy, których członkami są działacze i sympatycy PiS. Działaczom i sympatykom PiS po prostu nie wolno zabiegać o pieniądze europejskie i przeznaczać je na swoje jakieś tam działania, skoro już są powołane grupy lokalnych aktywistów, którzy dbają o parki i wspierają różnorodność i tym podobne historie, przestrzega Gazeta Wyborcza. Może warto się zainteresować takimi lokalnymi grupami działania i zobaczyć, czy można coś pożytecznego za te pieniądze zrobić. Tyle tytułem przeglądu prasy. Proszę Państwa, za momencik wywiad. Dzisiaj będzie naszym gościem Antoni Macierewicz. No i o te sprawy. I sprawy polityczne, i sprawy uzależnienia od Rosji, i wreszcie sprawy militarne będziemy pytać.